Panowie, chciałbyśmy Wam życzyć powodzenia na Mistrzostwach Europy. Jesteśmy tutaj blisko lotniska, także życzymy Wam wysokich lotów i żebyście dolecieli jak najdalej. Do boju. Powodzenia. Powodzenia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim naszym gościom. Ja się nazywam Jakub Siemianowski, jestem ambasadorem Rzeczypospolitej w Królestwie Belgii i wraz z moimi tutaj licznie zgromadzonymi współpracownikami, współpracowniczkami serdecznie witam Państwa w budynku Ambasady Polskiej w Brukseli. Spot przede wszystkim łączy i takie zawody, rozgrywki, które się dzieją poza Polską, ale polscy kibice wspierają naszą narodową drużynę, łączą Polaków mieszkających w Polsce, jak i tych rozsianych po całym świecie, w tym przypadku belgijską Polonię, i mam nadzieję, że doping ze strony tutaj Polaków mieszkających w Belgii był słyszany. Panie ambasadorze, szanowni Państwo, w imieniu całej drużyny, jako kierownik właśnie tej reprezentacji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie na to krótkie spotkanie, dzięki któremu mogliśmy chociaż na chwilkę wyrwać się z naszego tego codziennego sportowego życia i zobaczyć to piękne miejsce, jak Pan wspomniał, historyczne też dla naszego kraju. Przede wszystkim chcę podziękować za to wsparcie, które już dostaliśmy, czy od Pana, ale przede wszystkim od naszych rodaków. Myślę, że nasza reprezentacja ma to, czego inne reprezentacje mogą nam zazdrościć, czyli właśnie wsparcia naszej społeczności za granicą, nieważne gdzie jesteśmy. Zawsze możemy liczyć na wielkie wsparcie naszych kibiców i to było gołym okiem widać właśnie na Hali, ale też na wczorajszym meczu. Ręce, które leczą. Dominika Bogaczyk i Adrian Brudnicki, proszę bardzo, nasi fizjoterapeuci, którzy kawał świetnej roboty wykonują na zapleczu, powiedzmy, nie widać, a naprawdę czuć, że jesteście. Adrian, od Ciebie zaczniemy. Powiedz mi, na tym etapie turnieju, jeżeli dziewczyny mają jakieś mikrourazy, to jakie to są urazy, czego dotyczą i w ogóle jak nasza kadra wygląda zdrowotnie na dzień przed ćwierćfinałem? Witam serdecznie. Jeśli chodzi o dziewczyny, to wszystko przebiega w należytym porządku. Wiadomo, że jeśli są jakieś przeciążenia, tak jak się mnie teraz pytasz, to wiadomo, ze względu na siatkówkę jest to powtarzalność ruchów, no i jest to, jeśli jest stan, są przeciążenia, no to wiadomo, że staw ramienny, kolana, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, a tak to co, codzienna nasza praca, współpraca z dziewczynami, regeneracja, profilaktyka, zapobieganie, korzystanie ze sprzętu też fizykoterapii, jak i do regeneracji. Nam też się z tym wspomagamy. Okej.
Okej, to teraz właśnie przechodzimy do tej drugiej strony. Domi, powiedz nam właśnie, jeżeli mówimy o regeneracji, no to na tym etapie turnieju co jest najważniejsze, nad czym pracujecie, no i też w takim rytmie turniejowym, gdzie mamy 3 dni grania, 2 dni przerwy, czy to pomaga, przeszkadza i co wy musicie w tym czasie robić? Czy nie powiem niczego odkrywczego, jeśli powiem, że w regeneracji najważniejszy jest sen i odpoczynek. No tutaj my większego wpływu oczywiście nie mamy, to już jakby dziewczyn rola, jak ten czas wykorzystują. Jeśli chodzi o naszą pracę, no to głównie gdzieś tam powiedzmy masaże. Tak jak już wcześniej Adrian wspomniał, wykorzystujemy sprzęt do fizykoterapii, który pomaga nam też w tej regeneracji. To są to tak zwane pumpy drenażowe, czy też game ready, gdzie bo możemy schłodzić te części ciała, które są obolałe. No i też mamy, myślę, suplementację. Tutaj też wspomagamy dziewczyny suplementacją. Jedzenie tutaj w tym miejscu nie jest najgorsze, jak już wiemy, jak wcześniej było, ale na tyle, ile możemy, to właśnie wspomagamy je suplementacją, no i tą regeneracją, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Dobrze, jeszcze zaczepimy temat, który nam dzisiaj też od początku materiału towarzyszy, czyli Mistrzostwa Europy Męskie. Proszę, wasze typy na medalistów Mistrzostw Europy Męskich, które się zaczynają. Jest tylko jeden typ na złoto, czyli my, Polska. Pewnie, że tak. I trzymamy kciuki.